Hello, witam Was bardzo serdecznie na następnej wyprawie Wykopek w poszukiwaniu historii. Jesteśmy tutaj z wykrywaczem Atrex. Pierwszy raz w terenie, tak więc zapraszam do oglądania. Atrex się takie to żelazo. Powiem Wam, że pierwszy raz z tym idę. Multifilter włączony. Już Wam to pokażę. Pokazuje minus 30, nie? No dobra, szukamy dobrego sygnału, no i zobaczymy. Nie, no to pokazuje takie 30, tylko że ja mam złą. Taki kawałek metalu z pocisku, coś. No nie wiem, nie będzie. Powiem Wam, że muszę ustawić jeszcze ten wykrywacz. Tu był 62 sygnał na multifiltrze. Dobra, idziemy dalej. Jak chcesz, to kopaj. No, ale widać światełko na końcu tunelu. Może coś będzie dobrego. Tu fajnie skoro. No jak w razie był. Dopóki woda nie idzie. Takie drucisko. W Rutusie Atrex. Pokażę. 19-17. Schron. Tu był bez tego, bez kapelusza. Tu jest wyjście. Albo te do opatrzenia, albo... A nie, tu będzie wyjście już. O kurde. Pierwszy raz na to miejsce napotkałem się. Pod którą stronę obserwowali? Mogli na tamtą stronę, a tu, jest, tu było wyjście. Jak w nocy. A tu nie patrz, ile tu jest komarka, ile szczur będzie zapierdalać. A, szczur. Chyba mać. Całkiem inna rzeczywistość. Iść prosto lepiej. O, takie kółeczko. Sygnał na... No to takie pierwsze testy też moje w terenie, bo... Na multifitrze. Plus 63. Proste. Linia. Kawałek widelca. A piękny jest terenik, ale no, mało fantów, ale zabawa świetna. Taka takie coś, no, klamra jakaś, coś, jakaś ozdoba, spinka. Bo tu widać jakieś diamenciki jeszcze są, raz, dwa. To ze spinki jakieś. Sygnał 40, łuska. Mauser. Ile komarów już się zaczyna. No tu jestem, w tej stronie. No i tak, komary gryzą. Gorąco. Jakieś sygnały tam są, ale nie ciekawe. Moneta. Może być PR 20 groszy. Tak, na programie monety. Multifiltr 60. Pokazuję takie testy dzisiaj, takie testy. W mocno zaśmieconym lesie. Czekam na nowe sondy. 23 CC i DD. Chciałem je potestować na tym wykrywaczu. Na Atrexie, no ale... Na razie nie są dostępne, no i jak będą, no to będą testy też. Takie coś na wierzchu, ale tu nie wiadomo z czego. Mała kulka owiana albo aluminiowa. Aluminiowe kule nie robili. Ale coś może się wytopiło, wytop był jakiś tutaj. Ekstremalne warunki, ale... Ale sucho strasznie. No i tak, które my pochodzili, będziemy kończyć tak, które testów.
Coś tam wyszło, coś nie wyszło, tak więc dzięki za oglądanie, zapraszam na następne wyprawy.